Cześć moi drodzy, witam Was na videotesty.pl i zapraszam dzisiaj na recenzję słuchawek SteelSeries Siberia. Jest to model Elite, czyli najlepszy, najbardziej zaawansowany i najdroższy model w ofercie SteelSeriesa. Oficjalna cena tych słuchawek to jakieś 850 zł. Powstały one na 10-lecie serii Siberia, która jest graczom bardzo znana. Jak widzicie, słuchawki są naprawdę duże i mają też podświetlenie. Jeśli chodzi o wykonanie słuchawek, to są one najwyższej jakości. Przyjrzyjmy się im teraz przez chwilkę. Zobaczcie, górny pałąk jest wykonany z piaskowanej stali. Jest najwyższej jakości, jest bardzo dobrze wykonany, bardzo wytrzymały. No jest to taka regulacja znana z Siberii, z tym, że w tym właśnie modelu wygląda to troszeczkę inaczej. Jednak tak samo jak w pozostałych Siberiach, górny pałąk jest sztywny, a dopasowuje się taki pałąk wewnętrzny do użytkownika. Zakres regulacji jest naprawdę duży. Te słuchawki bez problemu dopasują się do każdego. Jeśli chodzi o ten wewnętrzny pałąk, jest on obszyty skórą. Na górze mamy logo SteelSeriesa, a od dołu mamy takie mięciutkie gąbeczki, bardzo przyjemne w dotyku, a same muszle obite mamy, zobaczcie, jaką grubą gąbką, która jest obszyta najwyższej jakości skórą. Jeśli chodzi o przetworniki, to mamy 50 mm membrany najwyższej jakości. Jak widzicie, jest to typ półotwarty, dzięki czemu mamy kompromis pomiędzy wyraźnym i krystalicznie czystym dźwiękiem, a solidnym basem. Słuchawki grają naprawdę świetnie, ale o tym powiem więcej w dalszej części recenzji. Jeśli chodzi o podstawowe elementy, zobaczcie, po bokach mamy nieco plastiku, z tym, że większość jest to matowy plastik, w środku jest troszeczkę błyszczącego, ale praktycznie przy białym kolorze nie widać tego. Wnętrze jest wypełnione diodami, jak widzicie, są te słuchawki podświetlane. Oczywiście jest to opcja i nie trzeba z tego podświetlenia korzystać, jeśli ktoś po prostu nie lubi takich gadżetów. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o wygląd, to oczywiście mikrofon. Jest on ukryty, tak jak we wszystkich SteelSeriesach Siberia. Jest on elastyczny i w tym przypadku jest sporo grubszy niż w takich normalnych Siberiach. Też ma lepsze parametry. Wszystkie parametry techniczne odnośnie tych słuchawek oraz mikrofonu są także w recenzji tekstowej. Tak więc jeśli chcecie poczytać sobie dokładnie o paśmie przynoszenia i innych parametrach, zapraszam do tekstu. Na drugiej słuchawce mamy jeszcze ciekawą rzecz. Jest to port na mini jacka, gdzie możemy podłączyć dowolne inne słuchawki i dzielić po prostu się dźwiękiem z innym użytkownikiem. Zobaczcie za chwilkę, jak to działa. Kolejne rzeczy, które są ukryte w tych słuchawkach. Regulacja głośności. Nie szukajmy jej na kablu, lecz jest ona tutaj. Zobaczcie. Kręcimy i regulujemy głośność. Natomiast w drugiej muszli mamy włącznik i wyłącznik mikrofonu. Zobaczcie, w tej chwili mikrofon jest wyłączony i świeci nam się kontrolka, jest włączony, wyłączony. Bardzo fajnie jest to rozwiązane. A tak, moi drodzy, ta regulacja działa w praktyce. Możemy bardzo precyzyjnie regulować głośność poprzez jeden taki duży obrót. Przy okazji, jak słyszycie, słuchawki te grają naprawdę głośno. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda opcja SoundShare. Do SteelSeriesów podłączam drugie słuchawki. I także z tych słuchawek teraz płynie ta sama muzyka. Czyli ktoś może podłączyć się po prostu do nas i słuchać dokładnie tego samego. Może ta opcja się naprawdę przydać. Bardzo fajnie, że coś takiego jest. Moi drodzy, SteelSeries Siberia Elite dzięki karcie dźwiękowej USB, która jest dołączona do kompletu, obsługują też technologię Dolby Headphone, która pozwala nam uzyskać dźwięk wirtualny, dźwięk przestrzenny. Dzięki temu uzyskujemy dźwięk 7.1 w technologii Dolby. Pozostałe opcje programowania, oczywiście jest equalizer. Mamy kilka ustawień. Ustawienie użytkownika, zbalansowane, ustawienie do gier MMO, do gier RPG, do gier sportowych, do gier akcji i kilka innych trybów. Także tryb typowo do słuchania muzyki, do oglądania filmów i uwydatniający wokal. Poza tym mamy dodatkowe opcje dla mikrofonu. Redukcja zakłóceń, bardzo przydająca się, jeśli nagrywamy w jakimś głośnym pomieszczeniu, ktoś na przykład rozmawia w tle, to naprawdę pomaga. I auto mic compression, czyli wyrównywanie głośności mikrofonu, które też się przydaje. Natomiast opcja mix side tone pozwala nam podczas użytkowania mikrofonu słyszeć jakby swoje echo, swój pogłos w naszych słuchawkach i są tego 4 ustawienia. Na końcu mamy pokrętełko regulujące całkowitą głośność mikrofonu. Jeśli wejdziemy w zakładkę LED, mamy także wybór kolorów. Zobaczcie, mamy takie proponowane różne pasma. W tej chwili mam ustawione zmieniające się różne barwy po kolei. Możemy na przykład ustawić tylko takie odcienie fioletu. Możemy także oczywiście wyłączyć podświetlenie lub ustawić sobie jakieś własne. A efekty, może być to właśnie takie zmienianie się kolorów. Jeden kolor w efekcie oddychania. Ustawimy sobie na przykład czerwień. Mamy też prędkość. Powolna, średnia i szybka. Robimy na powolną i zobaczmy. No i może to być, moi drodzy, jeden kolor, może to być cała seria kolorów. Sami je sobie tutaj ustalamy, wybieramy. Nie ma z tym żadnego problemu, żeby sobie zaprogramować kolejne sekwencje. Poza tym dostępne jest także stałe podświetlenie, po prostu niepulsujące, będące takim jednolitym kolorem, tak jak teraz. I ostatnia opcja to Audio Volume Trigger, czyli po prostu w rytm muzyki, w rytm gry słuchawki będą nam pulsować. Zobaczcie. Dodam jeszcze tylko, iż Siberia Elite oraz kilka też najnowszych produktów, tak jak słuchawki 9H lub SteelSeries Rival, korzystają już ze SteelSeries Engine'ów w wersji 3. Już to nie jest druga wersja, tylko 3, która ma troszkę zmieniony interfejs, no i daje też dużo więcej możliwości konfiguracji. Taka konfiguracja jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. Tak więc widzieliście już, jak wygląda całe menu, konfiguracja podświetlenia i tak dalej. Powiem Wam jeszcze troszkę o dźwięku, jaki płynie z tych słuchawek, ponieważ obiecałem o tym. Jest to rzecz najważniejsza w słuchawkach i Siberia Elite moim zdaniem mogą spokojnie konkurować ze słuchawkami typowo muzycznymi. Nie dość, że parametry są świetne, pasmo przenoszenia bardzo rozległe, dynamika, same przetworniki są najwyższej jakości. Z tego obsługiwana jest także technologia Dolby, dzięki czemu uzyskujemy dźwięk przestrzenny. Jeśli ktoś nie lubi dźwięku przestrzennego, może korzystać z nich jako ze słuchawek stereo, nie ma z tym żadnego problemu. I w zestawie jest także świetna karta USB, która bardzo się przydaje. O tym też za chwilkę. Natomiast moi drodzy, jeśli chodzi o gry, słuchawki idealne dla graczy, ponieważ wszystko słyszymy głośno, wyraźnie, w najlepszej jakości, jest po prostu krystalicznie czyste, wszystkie efekty specjalne, wybuchy, wystrzały, pozycjonowanie wrogów jest genialne. Jeśli ktoś lubi poczuć się bardziej realistycznie, dźwięk wielokanałowy wtedy też się świetnie sprawdza. Naprawdę bardzo fajnie to wychodzi w praktyce, ale oczywiście w recenzji słuchawek ciężko takie rzeczy pokazać, dlatego więcej o tym też napisałem w recenzji tekstowej, tam możecie sobie poczytać takie moje głębsze wrażenia z poszczególnych gier. Jeśli chodzi o muzykę, no powiem Wam, że jest naprawdę rewelacja. Ze słuchawek typowo dla graczy, które testowałem w ostatnich miesiącach, żadne nie grały tak dobrze podczas odtwarzania muzyki. Chociażby jakiś MP3 czy muzyki z YouTube'a, nie mówiąc o takich płytach CD, gdzie muzyka jest nagrana oczywiście w najwyższej jakości. Słuchawki testowałem też na płycie THX Ultimate, która jest specjalnie stworzona do testowania dźwięku wirtualnego, wielokanałowego i tam również sprawdziły się świetnie. Dzięki konstrukcji półotwartej, tak jak mówiłem wcześniej, uzyskaliśmy świetny kompromis pomiędzy basem a wysokimi i średnimi tonami. Wszystko jest bardzo wyraźne, natomiast bas jest wyraźnie też zarysowany, odczuwalny i słyszalny. Gatunki muzyczne, w których występuje dużo basu, naprawdę bardzo dobrze są odbierane w tych słuchawkach. Natomiast jeśli chodzi o akcesoria, mamy podstawowy kawałek kabla 1,20 m. Jest to taki płaski kabelek, nie plączący się, jest on na stałe przymocowany do słuchawki i zakończony jest on wtykiem mikro USB. Mamy też taki rzep do zorganizowania nadmiaru tego kabelka, który się potrafi przydać. I co mamy teraz dalej w zestawie? 2-metrowe przedłużenie, też płaski kabelek, co daje nam w sumie 3,2 metra, co jest już sporym zasięgiem. Również te same wtyki. Do tego zakończenie, końcówka do smartfona. Wtedy możemy pozbyć się niepotrzebnego drugiego jacka, ponieważ w telefonie tego nie użyjemy, czy w tablecie. Później klasyczna końcówka, czyli 2 jacki, słuchawki, mikrofon. Jak widzicie, wszystko pozłacane. I karta USB. Do komputera wchodzi poprzez zwykłe duże USB. Natomiast z tej strony mamy dwie możliwości. Albo podłączamy jacki, albo podłączamy to mikro USB. Co daje nam wtedy też opcję podświetlenia tych muszli. Jeśli podłączymy to tylko przez jacki, wtedy nie mamy tych słuchawek podświetlonych. Karta dźwiękowa jest naprawdę bardzo wysokiej jakości i może konkurować ze średniej klasy taką kartą wkładaną do komputera na PCI. Bez wątpienia jest dużo lepsza od układów Realteca, które mamy wbudowane na płyty główne. Jeszcze słowo o komforcie użytkowania samych słuchawek. Jest on naprawdę duży, ponieważ te Siberie są co prawda troszeczkę cięższe niż te Siberie znane nam wcześniej, V2, między innymi przez to, że mam też elementy ze stali, to swoje waży. Natomiast sam układ tych słuchawek, sama grubość poduszek, wykończenie, dopasowanie do gracza są na najwyższym poziomie. Dzięki temu długie rozgrywki nie męczą w ogóle. Można w nich spokojnie kilka godzin pograć, posłuchać muzyki, obejrzeć film, a nawet 2. Nie będziemy ich czuć na głowie. Co czuć, to tylko komfort. Zobaczcie. Mimo wszystko słuchawki są naprawdę duże, muszle mają ogromne, gąbki są bardzo grube, no i ten pałąk też jest duży. Jeśli chodzi o izolację otoczenia, to jest świetna. Ja w tej chwili swój głos słyszę już taki dość stłumiony. Zrobimy sobie jeszcze test mikrofonu. Jak widzicie, w tej chwili lampka świeci, czyli jest wyłączony. Jak mówiłem, możemy to pokrętełkiem sobie włączać i wyłączać, kiedy chcemy. Zrobimy test przy użyciu karty USB tych właśnie słuchawek, czyli jakość będzie już możliwie najlepsza. Włączone są też te ulepszenia, czyli redukcja hałasu w tle i wyrównywanie wiązki mikrofonu. W tej chwili dźwięk jeszcze dociera do Was z kamery. Ok, w tej chwili nagrywam już przy użyciu tego mikrofonu słuchawki SteelSeries Siberia Elite, kosztujące około 850 zł. Przypominam, że powłączane są ulepszenia, czyli redukcja hałasów otoczenia i wyrównywanie głośności. W tym momencie powyłączałem te ulepszenia i możecie porównać sobie, jak jest teraz. Czy głos jest mniej wyraźny, czy słychać jakieś zakłócenia typu szumobudowy, która stoi niedaleko kamery. No posłuchajcie i ocencie sami. Podsumowując, moi drodzy, SteelSeries Siberia Elite są słuchawkami drogimi, nie da się ukryć, ale są bez wątpienia najlepiej grającymi słuchawkami dla graczy, jakie miałem okazję do tej pory testować. Sprawdzają się oczywiście w grach, a także w słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów. Są naprawdę uniwersalne. Do tego są bardzo solidnie wykonane z najwyższej jakości materiałów. Mają także w zestawie naprawdę świetną kartę USB oraz akcesoria. Bardzo dobre oprogramowanie, całkiem niezły mikrofon. I myślę, że jak te wszystkie zalety zbierzemy sobie razem, to ta cena jest jak najbardziej uzasadniona. Jeśli szukacie więc naprawdę dobrych, uniwersalnych słuchawek do komputera, nie tylko dla graczy, jak najbardziej polecam SteelSeries Siberia Elite. Więcej szczegółów, więcej informacji o tych słuchawkach uzyskacie w recenzji tekstowej na portalu videotesty.pl, do której bardzo serdecznie Was zachęcam do wchodzenia i czytania. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!